Witam serdecznie na kanale Szklanej Amfory. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować moc Goliata. Moc Goliata, o której wspominałem na grupie, są to kielichy od 42 cm do 51,5 cm. Są to kielichy projektu Zbigniewa Chorbowego. Natomiast nie możemy zapomnieć o tym, że na tak na tak ogromny sukces, jaki niewątpliwie zapisał się w polskich szklanych kartach, jeżeli chodzi o kielichy, to Rudolf Rozinek odegrał tutaj, jeżeli chodzi o produkcję, pierwszą planową rolę. Oczywiście Zbigniew Horbowy, niesamowity designer i wizjoner, stworzył ten projekt, którego do tej pory... Nikt nie stworzył w Polsce w takiej wielkości, w takim spienieniu. Zobaczcie, jakie przepiękne Antiko. Zobaczcie, jakie przepiękne kolory. To jest absolutnie unikalne, unikalne na skalę polską, ale także i światową. Zobaczcie, jakie podcienie. Spójrzcie, jak. Trzeba było być, jakim trzeba było być wizjonerem, żeby wymyślić, zaprojektować takiego kanciaka, takiego kwadraciaka, który się tak strasznie w, w dniu dzisiejszym wszystkim podoba. Podobał się wtedy podoba się i teraz. Nie bez podstawy też jest nazywany potocznie goliatem. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że to nie jest goliat. No ale co można nazwać innego jak nie ten kieligoliatem, skoro jest tak naprawdę największym projektem Zbigniewa Chorbowego ze wszystkich kielichów. Spójrzcie jakie, jakie kolory, jakie antiko. To jest kunszt najwyższych lotów. Zbieram je od lat. Jestem nimi zafascynowany, uwielbiam je, uwielbiam je. Uwieści mi mają bardzo dużą też pojemność. Niektóre potrafią mieć od 2 litrów, do największych, które posiadam, które posiadają 5 litrów. To jest coś fantastycznego, coś pięknego. Po prostu jaram się każdego dnia tymi kolorami, tymi podcieniami. Łączenie tych kolorów. Oczywiście przemyślana forma, jakże ponadczasowa. Ten budyń tutaj, połączony z miodem, o którym mówiłem już, opisywałem już w którymś, w którymś poście swoim na szklanej amforze, tak jak widzicie, no to jest po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego. Rudolf Rozinek będąc najlepszym kieliszkowym hutnikiem w hucie Barbara. Wyciągał wszystkie najdłuższe projekty chorbowemu do góry. Byli ludzie, którzy nie dawali sobie absolutnie z tym rady, natomiast Rudolf Rozinek był proszony zawsze w momencie, w którym ludzie już odmawiali, jak to się mówi, jakichkolwiek pomysłów. Ten człowiek czynił cuda. Rudolf Rozinek nie był projektantem, natomiast był bardzo uzdolnionym hutnikiem, który czynił cuda. Szklane cuda. Jak było przeświadczenie, takie na hucie panowało, że jeżeli Rudolf, jeżeli już nikt nie da rady wyciągnąć danego projektu do góry Kielicha, to trzeba iść do Rozinka. Jeżeli Rozinek nie da rady, no to już nikt nie da rady. Pozdrawiam Was serdecznie kolekcjoner wrocławski Piotr Maroszani. Zapraszam serdecznie na Szklaną Amforę na Facebooku. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Pozdrawiam.